Łuk! Sharikan! Ej, Sharikan! Sharikan! Bo znowu... Sharikan! Znowu jacyś domokrążcy. Co mi tutaj w ogóle pukasz? Sharikan! Mam prezent dla ciebie. Jest środek nocy. Mam prezent dla ciebie, muszę ci to dać. Daj. To są świeczki, bo prąd wywaliło w całym mieście. Co ty gadasz? Dlaczego właśnie ty? Oglądałem sobie swój ulubiony serial w telewizji i nagle mi wyłączyli prąd. O co tutaj chodzi w ogóle? Ty, ale masz bardzo jasno tutaj. To jest dziwne. No jest jasno, bo to aura zajebistości moja po prostu oświetla całe to pomieszczenie. Ty, to no. Ja też bym chciał, ale ty słuchaj, bo tak pomyślałem, że ty u mnie zgasł prąd, a grałem se w Minecraft, nie? No i zgasło. Minecraft grałeś? Minecraft se grałem. O kurcze, fajnie, i pomyślałem, ej, dobra, tu pewnie... Nie ma sprawy, pani babciu, ale rozmawiam z Sharikanem. Babcia nie tak? widzi i nie słyszy. Babciu, to jest mój kolega, to nie jestem ja. To przestań mu wciskać te placki ziemniaczane. On nie chce ich jeść. Niech to nie mogę jej przestawić. Ona no i tak pomyślałem, że wiesz, że ty jesteś mądry i co zrobić, bo ja rachunki płacę. Tak, jestem uczciwy. O! No ale... Babciu, a my płacimy... Nie, my chyba nie płacimy. Do niedawna nie płaciliśmy, bo nie mieliśmy pieniędzy. A. Teraz chyba już płacimy. O, pa, widzisz? Ty, no dobra. Babcia, wy wgarniacie do pracy. No babciu, no przestań, przecież wczoraj byłem w pracy, ileż mogę, że na co dzień nie chodzić do tej roboty, dajże spokój. Dobra, wiesz co? Idziemy na przygodę. Musimy się dostać do elektrowni i zobaczyć, dlaczego prądu nie ma. Może im się węgiel skończył. Ty, a to nie jest jakaś atomowa elektrownia? Tu jak węgiel? To tylko tak wygląda z zewnątrz, ale w środku węglem palą. Atomowym węglem po prostu, to jest taki z dodatkami. Polski węgiel husaria. Plus 20% szybciej się pali. Otóż mi naczepę tego. Tu, o. Czekaj, o. O. Instrukcja była niejasna, tam jest jeden przycisk. Dzięki, jebo, mordko. Dobra, pakuję to do środka i teraz idę, będę... Jedziemy! Hasiek! Hasiek, zapomniałeś trzymaj chyba się. Hasiek, ale ja jadę przecież... Kurde, no przecież... No nie wytrzymam zaraz, nie? No przypomniałeś sobie, że ja tu jestem. Ja jestem kierowcą, tak? Dobra, no i płot sobie rozwaliłem, kurde. A to ty tu mieszkasz? Tak. Musimy zobaczyć, gdzie jest nasza elektrownia, aby się tam udać i zbadać przyczynę, dlaczego nie ma prądu w mieście. Widzowie, super ważne ogłoszenie. Eneba to nowy rynek z grami, gdzie znajdziecie ponad 25 tysięcy tytułów. Prócz samych gier macie doładowania do najróżniejszych gier, Xboxa, PlayStation, Nintendo, jak i również różne programy. Zdecydowanie, jeśli chcesz zaoszczędzić swoje pieniążki, to Eneba zagwarantuje ci najgorętsze promocje i oferty. A dzięki Trustpilot masz 100% szans, że dostaniesz swoją grę. Również jest niesamowity support, który działa 24 godziny 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie kupujesz tutaj gier tylko na Steamie, możesz na inne platformy również, w sumie to na każdą. Więc link masz w opisie, zajrzyj na super promocję, a my wracamy do filmu. Ty musisz patrz. Włączyć jakąś muzyczkę. Jak jeździło się w GTA, to leciała dobra, muzyczka. Dobra, czekaj, ja czekaj. Ej, kolenda. Nie chcę świątecznego i dobra, czekaj. Zmień stację. Czekaj, bo są szumy, muszę nastroić. Antenki sobie nastaw na głowie. Tak jest. Czekaj. Zielone no mówisz... korale. Nie, to nie były zielone korale. To koniec piosenki? Bo ja chciałem ją skrytykować, ale to jeszcze za wcześnie było. To jeszcze nie była piosenka. O, czekaj, coś jest. A propos zielonego koloru. Zielone. Słuchaj, musimy się dostać tam po cichu. Nie może nas obsługa zobaczyć elektrowni, dobra, jestem. Że my tam wbijamy. Chodź. Ale co, przebieramy się za płot? Nie, wchodzimy na legalu, słuchaj. Była dziura w płocie, tak. Tak. No tak, jakby tutaj była dziura, no tak. Tak, była. Trzymamy się tego, jak ktoś pyta, to może dlatego dziura. To może dlatego coś nie działa. Musimy mówić szeptem. Teraz się skradamy po cichu. Ty, papa, jaki dym w ogóle zielony leci, taki śmierdzący. No właśnie palą śmieciami, nie? I w nocy palą, jak nikt nie patrzy po prostu. W dzień to białe leci, a w nocy... Co ty robisz? Próbuję tu wejść! Ale to nie jest elektronia, to jest... Nie wiem, co to jest. No i co? Może. Ja szukam prezentów. Słuchaj, tu elektrownia to jest od wejścia z przodu trzeba ale tam ja wejść, ale ja szukam prawda? Pieniędzy jeszcze!
pieniądze nie leżą na ziemi. No jak to nie? Jakich ty się czasach wychowałeś? Chodź tutaj do mnie szybciej. Wiesz, jak idziesz w poszukiwaniu pieniędzy, to możesz babci powiedzieć, że zarabiałeś pieniądze. Patrz, przed nami co jest. Musimy się tam poskradać. Także formacja teraz dżdżownica. I bardzo... Laskę znalazłem! No powiem ci tak, nie potrafię wstać. Hasik, nie wykupiaj no się. No mam problemy egzystencjonalne. Kurde, ty to nie umiesz. Dobra, czekaj, nie patrzy. Jest w drugą stronę obrócony. Ej, to teraz bierzemy tą laskę. Dobra, musimy czekaj, go ogłuszyć. Czekaj, ja go ogłuszę, pa. Ale to laską go musimy ogłuszyć. No, no i coś, zauważył cię. A czekaj, laską go po głowie. To jest laską Robert! Go po... Cześć, Robert! Jaki Robert tam? Znowu? Tak, pizza Robert? Jest super, tak. No to jest mój ziomek z pracy, no. Jakiej pracy? No ja kiedyś byłem w firmie ochroniarskiej, no. A, tak. To jest, nie chciało mi się pracować, po prostu spałem całymi dniami, ja nie wiem. No, więc Robert, dobra, później idziemy na pizzę, ja stawiam, bo mam dobrą pracę, naprawdę, teraz mnie już nie zwolnią. No, Robert, to cześć Robert, nała. Ale Robert się nie kapnie, że my tu wchodzimy nie, do obiektu strzeżonego? Nie, wszystko jest okej? Witam, my tu jesteśmy nowymi pracownikami, tak, dokładnie, my sprzątamy tu toksyny, dokładnie tak. Jak toksyny? My tu węgiel przyszliśmy, o kurde! Co tu się dzieje? Jak ja mam tu sprzątnąć? Wózek widłowy, paleciakiem, masz uprawnienie na paleciaka? Szybko! Zależy! Czekaj, mam... Musimy to załadować tutaj chyba, albo na ciężarówkę w ogóle musimy to gdzieś wywieźć. Gdzie to musimy wywieźć? Nie wiem! No za miasto musimy, do rzeki musimy to wrzucić! Bier, pakuj to nie, po prostu! Ty! Musimy to, nie może się to wylać! Jestem zielony! Ja jestem zielony! O kurde! Łap to! Łap te beczki! Babciu, zaoszczędzimy na ogrzewaniu! Ja będę świecił w ciemności! Ej, jak ładnie ją rzuciłem tam. Nie no, koksuwa. A tobie jak idzie? Czemu na paleciak ładujesz? No szybko ładowałem. Na ciężarówkę musimy 5 załadować. Szybko ładuj tutaj to. O nie! Rozlewasz to. O! Dobra. Jest! Dobra, udało się. Jest, mamy pięć. No i co szybko, dalej? Idziemy stąd. No jedziemy z tym, nie? No ale gdzie musimy jechać? To wywieźć. Oho, to wywóź, no dobra. No przecież musimy wyjechać stąd, nie? No czekaj, bo no się nie zmieściłem w tych drzwiach garażowych. No poczekaj, niego, no za małe te wyjazdy robią po prostu. O, dobra, pomogłem ci. Trzymaj jedź do przodu! Ale ja muszę jechać ostrożnie, bo jak się wypitole, to wybuchnie. No i to wiedziałem, że to jest zły pomysł jechać do przodu, no. Po co mnie słuchałeś? No bo co to jest za... O nie, ty zepsułeś samochód! Jeszcze jedzie! Dobra, dawaj! Dasz radę! Muszę uważać! No nie na drzewo! Co ty robisz? No czekaj, uspokój się, to nie jest takie łatwe! Weź tam na tą przyczepkę i trzymaj te beczki, bo one zaraz nam spadną! Dobra, jestem! O nie! No nie, co trzymaj ty robisz? Za to! Ty silny jesteś! Ej, czekaj, mamy beczki. Ej, na dół musimy zjechać, dobra. Czekaj. Nie wiem, czy tędy będzie bezpiecznie. Trzymasz te beczki? No nie, nie trzymasz jestem tych przed tobą! Nie, dobra, mamy jestem! Dwie. Dawaj, o nie, wyleciały nie, trzy! Nie! No i dupa! Dlatego, dobra, ale trzymam dwie nadal! Jest dobrze! Dobra, trzymaj. Oj, to będzie złe, to będzie złe. pakuj to szybko! Co to jest? Co my tu pakuj? I kogoś karmimy? Dobra! Pierwsza! Please do not feed. No i pakuj drugą. Czekaj, bo nie mogę podnieść. Moje rączki są za słabe. Na siłowni jeszcze. On to je? Ty czekaj. O kurde. Ty! On to! On to wpierdziela. 1 na 25?! Ale misja jest na 20. No to ja się nie dziwię, że nie ma prądu w mieście, nie? Wsadź mu tu burgera! Wsadź mu gigabułę, co robiliśmy ostatnio. Masz kilofa, zeżryj! Ale on tylko radioaktywne rzeczy je! No to gigabuła jest praktycznie radioaktywna. Nie, to on wszystko je! Wszystko je? O nie, zrzygał się! O kurwa! Czemu go kubskiem nakarmiłeś? No ty go nakarmiłeś! Burgerem! On nie trawi burgerów! Nie. Zjedz gigabułę, będzie dobra. On nie lubi gigabuł! Nie, no patrz, no i się zrzyga, no mówię ci, no zrzyga się. No nie to, zrzygaj, no widzisz, no. No wiesz co? Dobra, jedziemy po resztę. Na pewno nie zdążymy. Słuchaj, nie zdążymy. Cicho bądź, trzeba mieć wiarę. Jedziemy! Ale gdzie ty jedziesz? No naokoło muszę, no ale jak tam mam wyjechać w sumie? No naokoło czy... nie wiem. No ciężko. Tu nie ma wyjazdu stąd w ogóle. A co to tak świeci?
Zauważyłeś to? Że to? Ty świeci. Słuchaj, się bo coś. Tu kiedy jest? Będziesz godny, znajdziesz buty. To jest takie adidaski, bolec. Wysokobiegi, widzisz, to są wysokobiegi. Tutaj je odkryjesz kiedyś. To są jakieś bolce różowe. Nie, chodź, to się świeci. Mamy pracę do wykonania, no. Idziemy, zostaw, przecież mogę iść sam, ty. Nie, bo nie potrafisz. Ej, mam pomysł, już wiem, jak się stąd wydostaniemy. To jest nasze wyjście. To jest nasz plan B. To działa! Ty, on nie kłamał. Ja myślałem, że to tak wolno pojedzie. Ale to działa! Mamy tylko 8 sekund, żeby załadować jeszcze 3 beczki i to dowieźć. Także, nie stresuj się, możesz to szybko zrobić. I... Słuchaj, wychodzimy tędy. Albo nie, weźmiemy jakiś samochód, musimy znowu tam podjechać. Ej, tu są bomby w ogóle jakieś. Dobra, ja biorę to. Potworka, możemy, Boże, go da się pokonać. Patrz, mam bombę. Widzisz to? Bombowo! Ładna bomba, podoba mi się. Fajna, nie fajna. Nie chcę nic mówić, ale zepsułem nam samochód. Kolejny. Oba. Jak stąd... Ty tędy się wychodzi. Co ty robisz? To jest ciekawe. Nie wymieniłem opon na zimowe i się ślizgam. Ty wiesz, że tędy się idzie taką skarpą, nie? I się tu wychodzi. No, bardzo fascynująca historia. Czekaj, może dam radę tam wyjechać. To cześć, idę do pracy. To jest perpetuum mobile ten pojazd teraz. On bez silnika jeździ. Najlepszy pojazd na świecie. Dobra, biorę ten zepsuty. A nie, on nawet działa. Dobra, jedziemy nim. Ty, to daleka droga na piechotę. Poczekam, aż przyjedziesz. No nie, jeszcze spadnę zaraz z tej skarpy. No, ratunku. Ej, no wysiądź, wysiądź. Wysiadam. Simba, wysiądź. Kaza, ratuj. Mam takie déjà vu lekkie. Zobaczmy, co znów spaprałeś. Pomóż mi. Błagam. No, nie wydaje mi się, że zepchnięcie mojego samochodu na mnie to mi jakoś pomoże. No gdzie jesteś? Jakbyś linę użył, to by było mądrzejsze. Jesteś tutaj. Jak ja ci mam pomóc? Powiedz. Rzuć linę. Użyj tych... O, no. Chyba cię złapałem. Jak to miało mi pomóc, że mi po butach, po twarzy zaczęłaś deptać? Mnie. Nie, już wolę spać. Już wolę skończyć pa, pa. To. Ała. Wow! Adaś chyba... Adaś, false start zrobiłeś. Zaraz z wózkiem widłowym tam pojedziesz, to zobaczymy. Co? Ale to już? Te... Let's go! Dawajcie mi ten węgiel zużyty. Let's go! Pakujemy to na przyczepę. Raz, dwa. Ile masz? Ile zapakowałeś? Co tak słabo ci no idzie? Pierwsza! Jedziesz! Dobra, mam kolejną! Szybko musimy nakarmić Magdę Gessler, co czeka? To jest Louis! Dobrze, Louis Gessler! Dobra, pakujemy. Jest 5! O, okej. Okay. Zamieniłem się w jakiegoś zielonego gnoma, no najgorzej. To co, chcemy więcej mu dać? Dajmy mu, znaczy bo część wybuchnie pewnie po drodze. Ale wiesz, musisz jechać normalną drogą. Co to znaczy normalną drogą? No musisz... Nie rób znów tego samego błędu. No, trzymaj. Jeźdź normalną drogą, w prawo. No dobra, no przecież chciałem, no ale przecież nie będę jechał tu jak frajer dookoła, nie? No, ja wypadnę z tym, no nie wierzę w niego. Trzymaj się. Ej, ja nie wierzę, że nie tędy już jechaliśmy! A jechaliśmy, dobra, spokojnie, ale czekaj, jestem kierowcą, zaufaj mi! Nie. Utknąłem. No nie. Musisz mi pomóc. Nie mam jak ci pomóc, idę dostarczyć dwie pierwsze te. Musisz mi pomóc, samochód mi utknął! No to nosimy beczułki ręcznie teraz. No próbuję wyciągnąć ten samochód, bo mi utknął. To wyciągnij beczki. Ojeju, nakarm pieniędzmi tego stworka. No albo zaraz, poczekaj na mnie. Słuchaj, tu najpierw... Ale wiesz co, nie...
No nawet tego nie mogę. Chodź, potrzebuję twoich jumposkoków. Czekaj, bo mój małyż się nie działa. Ja nie mogę tam wskoczyć, ja mam za mały skok. Kurde. Odbijam się. Dobra, biegnę. Tak, to faktycznie wygląda ciekawie. Co wygląda ciekawie? Mówiłem ci, pojedźmy normalnie, nie wiem, pojadę tędy, bo jest fajny, jeszcze muszę i piszczy, tak! Taki... Ale ty, masz bałwanka, bo ty jesteś sobą. Skrótem. No i... Ale co ty robisz? Nie trzymaj, nie uda ci się. Ty musisz wskoczyć na górę i wyciągnąć te... Wow! Łap beczki! Beczka, wydaj ją. Mam. Dobra, jest, uratowane! Święta są uratowane w tym roku. Święty Mikołaj dostarczy swoje prezenty dzieciom, które dobra, były... Dobra, rzucam, jest ten! Ale to zrobiłem głupio. Nie, widziałem wybuch, ale jeszcze dwie są na szczęście. Mario, dobra. Nie ruszaj się, bo są dziury w tym wozie. Nie sprawdziłeś podwozia, ono całe przegnite jest. Na szczęście mamy wystarczającą ilość, ale poczekaj, jeszcze nie wsadzaj ostatniej beczki. Tak, trzeba go nakarmić pieniążkami. Donate pokaż leci, mi... no i możesz leci wsadzić donate. Kolejną. Leci samolocik, otwórz buzię! Otwórz... Ej, a ciekawe jak ty się... A jakbyś ty się przejechał po tej beczce? Znaczy po tym taśmociągu? Ciuch. Nie lubi pieniędzy! Nie mogę! Jakaś siła mnie... Musisz mnie wyciągnąć stąd, bo inaczej beczka. O, popłynęła, ale wyciągnij mnie stąd, będę wdzięczny. No wyciągnij mnie stąd, o! Nie, no znów nie! Nie! O, 50 dolków! Patrz, on ucieka! On sobie idzie, no bo się najadł po prostu. No i żarło swoje. To są poważne pieniądze. Ładujemy to na przyczepę. W końcu trzeba sobie chatę kiedyś w końcu kupić, nie? Żeby się wyprowadzić od tej babci. W końcu jestem po 30, to już wypadałoby. Ja potrzymam twoje pieniądze. No nie wiem, ty se może mojego lizaka będą potrzymaj. Będą bezpieczne, masz, kieruj! Nie, Aniś, ej, to będzie, ale nie rób tego, nie rób tego. La kukaracza, nie rób, Aniś, nie waż się, ty, nie waż... Wepchnąłeś mnie tam, wepchnąłeś mnie do bankomatu. Moje pieniądze. Wepchnąłeś mnie sam, sam mnie wepchnąłeś. Dobrze, kupię ci coś ładnego. Kupisz mi coś? Ty wypłać pieniądze teraz z bankomatu i mi daj. Proszę, to jest galaretka przeprosinowa dla ciebie. Ode mnie. Tutorialową galaretką chcesz mnie przekupić? Nie, ty myślisz, ty że jestem taki... No dobra, to, no to, nie, że ma, niech ci, niech to, że ci mam będzie, koszulkę no. w galaretkę i mam galaretkę na głowie, to nie znaczy, że mnie masz. Przekupisz. O! Taki no kaliber. I teraz, teraz rozmawiamy, no. Uhu. I tak, o, ty, ale jak rzepaczak się ona trzęsie, ty, tu dwie osoby muszą ją ujaźmiać. Kurde, wpłać swoje 20 dolarów może. Takimi pieniędzmi ty teraz gardzę. Z taką bagietą to teraz ile zapłaciłeś za tą bagietę? 10. O, no. Nice. To wsadź mi ją do buzi. Din. To nie jest buzia. Czekaj. Nic nie czuję! Czekaj, dawaj, otwórz buzię! No nie mam. Ja nawet buzi nie mam, mój model nie posiada buzi. Czekaj, my nie mamy buzi? My nie mamy buzi, nie chciałem ci tego mówić, ale my nie mamy buzi. My się porozumiewamy telepatycznie. Nie możesz nawet krzyczeć ani płaczeć. Życie nie ma sensu, nie mogę wpierdolić bagiety! Możesz ją sobie wsadzić za to w dupę. Życie nie ma sensu, idę się utopić. Ej, to poczekaj na mnie. Życie nie ma. Okej, dobra. Jak coś ze mną, to spoko. Wezmę bagietkę, żeby nam było raźniej. O. I będzie, możemy postękać, że życie nie ma sensu. Czekaj, bo szukam wody. Tam jest fontanna, idę się utopić w fontannie. O, tak będzie fontanna bardziej dramatycznie. Fontanna mi starczy. Znowu w życiu nam nie wyszło. Babcia znów jest niedumna. Babcia jest niezadowolona. Ale ja miałem gamerem zostać. Dobra. Poczekaj, tak nie trafiłem. On się nawet utopić nie potrafi. Jej! Koniec. Zostaw łapkę w górę.